Dzień dobry, szanowni państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej przygotowaniom do nowego sezonu. Żeby nie przedłużać, przedstawię państwu w imieniu zarządu nowego trenera MKS-u Orzeł Lubawka, pana Piotra Szewczyka. Zanim jeszcze pan trener skieruje słowo do państwa, odpowie na pytania mediów przybyłych na konferencję, to pragniemy w imieniu zarządu, zawodników, działaczy, kibiców bardzo podziękować panu trenerowi Jackowi Fojnie, który opuścił nasz zespół po sezonie 2020-2021. Dziękujemy za wkład, zaangażowanie i mam nadzieję, że nasze piłkarskie drogi jeszcze nie raz się zejdą. A tymczasem oddaję głos panu trenerowi. Dzień dobry bardzo, dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim też chciałbym podziękować zarządowi za możliwość trenowania Orła Lubawka. Chciałbym podziękować także Jackowi Fojnie za możliwość współpracy z nim przez ostatnie pół roku. To była bardzo owocna praca, bardzo dużo się nauczyłem wtedy, poznałem zawodników. Mam nadzieję, że dzięki temu ta praca w tej chwili będzie troszeczkę łatwiejsza. To może na tyle. Jeśli powiem trochę o sobie, może jestem licencjowanym trenerem z licencją UEFA-B. Moje doświadczenie trenerskie zaczynałem w Anglii, przez 10 lat trenowałem w akademiach, zazwyczaj z młodzieżą, przede wszystkim U15, U16, U17, U18 młodzież. Także miałem doświadczenie z seniorami na poziomie 5. ligi. Oprócz tego we Francji trenowałem na poziomie 1. ligi futsal, a więc myślę, że moje doświadczenie przede wszystkim międzynarodowe bardzo pomoże w rozwinięciu tej drużyny i w ukierunkowaniu jej na lepsze tory. Myślę, mam nadzieję na awans. To jest nasz pierwszy cel. Drugim celem najważniejszym będzie rozbudowanie akademii. To było też podczas naszej rozmowy z zarządem jako jeden z głównych powodów mojego przyjścia do Orła Lubawka, czyli rozbudowanie całej akademii, zainwestowanie troszeczkę pracy w rozwój młodzieży w naszym tutaj regionie, też może nawiązanie współpracy z lokalnymi miastami o poprawę rekrutacji, jeśli chodzi o młodzież. To są takie nasze podstawowe cele, jeśli chodzi o Orła Lubawkę. No tutaj też niestety muszę poinformować, że kilku zawodników po spadku z 4. ligi od nas odeszło. Chciałbym też bardzo podziękować za tą współpracę. Niestety dzisiaj się dowiedziałem, że odszedł od nas podstawowy bramkarz, co też troszeczkę nam może utrudnić zadanie, ale na szczęście na jego miejsce mamy bardzo fajnego, ambitnego juniora, który mam nadzieję, że bardzo wesprze naszą drużynę w okręgówce. Panie trenerze, powiedzmy jeszcze o zawodnikach, to znaczy odchodzą, ale też i przyjdą. Oczywiście jest, rozmawiamy z kilkoma zawodnikami, ale przede wszystkim młodzieżowymi tutaj z lokalnych drużyn. Także z dwoma zawodnikami z B-klasy, z Orła Lubawka B-klasa, chcemy porozmawiać z nimi, żeby ich tutaj ściągnąć, żeby zaczęli z nami tutaj normalnie ćwiczyć z pierwszą drużyną. Jeśli chodzi o nowych zawodników, to tylko i wyłącznie na razie skupiamy się na zawodnikach bardzo młodych, juniorach, przede wszystkim może 18-19 lat, z tego względu, żeby zainwestować w nich i żeby pracowali troszeczkę dłużej z nami. Myślę, że to będzie fajna przygoda też dla nich. Okręgówka dla 17-18 latka to jednak jest fajne doświadczenie, zwłaszcza tutaj na tym terenie. Myślę, że to jest ten nasz kierunek w tej chwili. Przede wszystkim młodzież, lokalna młodzież i akademia. To jest taki najważniejszy cel, jaki na tą chwilę. Czy zarząd wyznaczył panu takie cele długofalowe? Dokładnie. No zazwyczaj są, cele się rozpisuje na 3 albo na 7, na 8 lat. Tutaj akad mamy na chwilę obecną na 3 lata. Z tego względu, że też tutaj niestety trzeba będzie troszeczkę porozmawiać z lokalnymi miastami, żeby gdzieś ta współpraca troszeczkę lepiej między nami wyglądała. Na chwilę obecną to jest tak, że można powiedzieć, że każda akademia troszeczkę osobno pracuje. Ja z doświadczenia angielskiego powiem, że tam jednak się bardziej współpracuje między lokalnymi akademiami. Tam nie ma jakichś takich problemów. Jeżeli jeden zawodnik ćwiczy w jednej akademii, a
Niedaleko jest troszeczkę silniejsza akademia, nie ma żadnego problemu z przejściem takiego dziecka z jednej akademii do drugiej, bo to się robi przede wszystkim dla tych osób, to dla nich, żeby się rozwijali, żeby w przyszłości byli może nawet reprezentantami naszego kraju. Mam nadzieję, mam wrażenie, że to potem powiedział o tym pierwszym celu, mam nadzieję na awans, tak? To jest, mam nadzieję na awans za 3 lata. Tutaj nigdy nie można powiedzieć i tak, i nie, z tego względu, że może być tak, że nawet w tym roku wywalczymy ten awans, a może być tak, że przez 3 lata będzie ciężko to zrobić. Najważniejszym celem jest tak zbudować drużynę, żeby ten awans można było osiągnąć tutaj lokalnymi zawodnikami, a niekoniecznie ściąganiem doświadczonych zawodników z innych miast, innych rejonów. Bardziej to jest, tu jesteśmy nastawieni bardziej na lokalną społeczność. Taki jest cel na chwilę obecną. Powiedzmy, że gramy w tej Wałbrzyskiej. Tak, cały czas gramy w Wałbrzyskiej, nie zmieniamy tutaj, jeśli chodzi o to, żadnych zmian nie ma na chwilę obecną. Na chwilę obecną jeszcze kształtujemy ją z tego względu, bo drużyna B-klasowa jednak ma być zapleczem dla naszego pierwszego składu. Tutaj są jeszcze rozmowy na temat kilku rotacji, ewentualnie kilku zawodników z B-klasy chcielibyśmy, żeby przeszło do nas. Tutaj cały czas jeszcze z trenerem Łukaszem rozmawiamy na ten temat. Myślimy też o tym, żeby troszeczkę więcej juniorów dopuścić do B-klasy, żeby może nie tyle, żeby tam grali doświadczeni zawodnicy, ale bardziej, żeby tam rozbudowywać tych juniorów. Tutaj jest taki pierwszy kierunek, jaki byśmy chcieli zrobić. Czy na teraz to piłkarze mają wakacje? Niestety, wiadomo, to jest okres urlopowy, a to jest tylko okręgówka, więc staramy się też dostosowywać do tego, jak piłkarze mają zaplanowane urlopy. Oni niestety wszyscy pracują, a więc tutaj raczej ciężko jest to pogodzić z treningami, dlatego na początku, tydzień temu rozmawiałem z piłkarzami, poprosiłem, żeby każdy rozpisał swoje urlopy. Tutaj gdzieś mniej więcej próbujemy dostosować do treningów. Ja też mam mikrocykl, makrocykl, który mam rozpisany na całą drużynę. Staram się go mniej więcej dopasować do urlopów. Czyli na przykład jeżeli wiem, że jakiś zawodnik z obrony mi idzie na urlop, to raczej staram się robić bardziej ofensywne treningi. Tak, tutaj tak bardzo, bardzo myślę, robimy to po ludzku, tak, żeby to dobrze wyglądało, żeby to miało ręce na... Tak, już zaczęliśmy tydzień temu treningi. Pierwsze, no na razie jeszcze nie jest w pełnym składzie, z tego względu, że część zawodników była na urlopie. Wiem, że jeszcze część wyjeżdża, więc tutaj cały czas jeszcze próbujemy to gdzieś połączyć, żeby było dobrze. Tu widzę, że pan dyrektor dopieszcza wam, widzę trawka ładnie, tak jest. Dba o was, tak? Przede wszystkim chciałbym podziękować panu dyrektorowi, bo naprawdę pilnuje tutaj. Wiem, że są małe problemy z boiskiem, ale... Cały czas aktywnie próbuję to wszystko naprawić. Tutaj też rozmawialiśmy na temat doświetlenia, bo jednak z doświadczenia zeszłego roku wiemy, że jeżeli zima się przedłuży, są dosyć duże problemy z trenowaniem. Tutaj dzięki temu, że mamy siłownię, to zawsze można było to jakoś nadrobić, ale nie wszystko się da nadrobić na siłowni, dlatego tutaj rozmowy z dyrektorem są na temat zmiany oświetlenia, żebyśmy chociaż mogli z połówki boiska korzystać. Panie trenerze, znamy już, w jakim będziemy grupie grać, jakie zespoły, mocna jest ta grupa? No na chwilę obecną, no, wszystko się okaże podczas gry, tak naprawdę, bo to nigdy nie można przed meczem tego ocenić. Ale z tego, co się zapowiada, będzie to dosyć mocna grupa ze względu na 7 drużyn, które spadły z czwartej ligi. Bardzo, bardzo mocne drużyny weszły do ligi, przede wszystkim Górnik Wałbrzych, który na pewno będzie starał się o awans do czwartej ligi, a więc myślę, że tutaj będzie naprawdę z kim powalczyć i z kim pograć. A czemu nie gramy w pucharze? Tutaj niestety... Jeszcze kwestie były bardziej organizacyjne powodem tego i też przyznam się szczerze, że też kwestie kosztów. To są jednak koszty, to są wyjazdy, a my, tak jak powiedziałem, chcemy się bardziej skupić na chwilę obecną na akademii i jednak bardziej inwestować w tym kierunku. Nie mówię, że nie będziemy w przyszłości grali w pucharach, jednak na chwilę obecną mamy pewne cele, nie można się rzucić na wszystko naraz, trzeba to stopniować, żeby ta praca po kilku latach wyglądała bardzo dobrze i żeby ten klub na wiele lat się na przykład na poziomie czwartej ligi już tak zadomowił. Ale ma pan marzenia i chce pan coś tutaj osiągnąć? Oczywiście. Nie pracowałbym jako trener, gdybym nie chciał. Naprawdę, to jest, dlatego już zanim podjęliśmy tą współpracę, rozmawialiśmy z zarządem, rozmawialiśmy o celach przede wszystkim, bo no, nie ma co ukrywać, no, każdy trener też się chce rozwijać. Jeżeli cele są krótkoterminowe, no to też... Trener ma troszeczkę inne zadania. Tutaj jest fajny, długoterminowy cel, dlatego to jest taka przy okazji taka może
cięższa praca dla trenera, bo nie tylko, że musi się zajmować drużyną, ale także musi się zajmować tym, co się dookoła tej drużyny dzieje i też myśleć o przyszłości. Dlatego bardzo, bardzo skupiliśmy się na młodzieży. No to co, dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.